Identyfikator podmiotu SCP-007. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-007 znajduje się w zabezpieczonym, kwadratowym pokoju o wymiarach 10 metrów na 10 metrów. Pokój jest umeblowany jak zwyczajne miejsce do życia. Obiektowi dostarczane są wszelkie przedmioty, których zażąda dalej określany jako badany, pod warunkiem, że udzielenie badanemu tych przedmiotów nie jest sprzeczne z protokołem bezpieczeństwa. Badanemu nie wolno opuścić pokoju. W razie potrzeby należy zatrzymać go siłą. Opis. SCP-007 znajduje się w jamie wewnątrz brzucha badanego. Badany to biały mężczyzna w wieku około 25 lat. Utrzymuje, że ma 28, mający 176 cm wzrostu. Większość brzucha, mięśnie i organy wewnętrzne nie istnieje, choć badany zdaje się nie cierpieć z tego powodu. Zamiast normalnego wnętrza organizmu znajduje się tam złożona z gleby i wody kula, która w żadnym miejscu nie dotyka jednak bezpośrednio ciała badanego. Kula przypomina miniaturową ziemię o średnicy około 60 cm, choć ułożenie kontynentów nie odpowiada żadnemu znanemu ułożeniu lądów w historii Ziemi. Kula wykazuje własne fenomeny pogodowe i niewielkie przyciąganie grawitacyjne, a także mikroskopijne organizmy w pewien sposób przypominające te zamieszkujące dzisiejszą Ziemię. Zaobserwowano dwa inteligentne gatunki, choć nie nawiązano jeszcze z nimi kontaktu. Poziom rozwoju technologii tych gatunków musi być sprawdzany przynajmniej raz w tygodniu. Według stanu z... jest odpowiednikiem 15-wiecznej Ziemi. Badany utrzymuje, że nazywa się... choć brak jest jakichkolwiek danych o takiej osobie. Badany nie potrzebuje jedzenia ani wody i choć spożywa obie formy pożywienia, nie udało się ustalić, co dzieje się po ich połknięciu. Badany jest inteligentny, IQ zmierzono na 128 i przyjaźnie nastawiony. Planetę w swoim brzuchu uważa za drobną ciekawostkę na temat własnego ciała. Badany nie wykazuje stresu z powodu swojego nietypowego stanu. Pytany o pochodzenie planety odpowiada: któregoś dnia się obudziłem i była. Nie mam pojęcia, skąd się tam działa. Badany podał numer ubezpieczenia społecznego i prawa jazdy oraz zażądał sprawdzenia ich w znanych bazach danych. Okazało się, że żaden z dokumentów nie został jeszcze wydany. Doktor co tydzień rozgrywa partię szachów z badanym, podczas której oceniane jest jego zdrowie psychiczne. Doktor ustalił, że badany nie przyjmuje się ograniczeniem przestrzeni życiowej i nie podejmuje prób ucieczki, przejawów przemocy ani chorób psychicznych, chociaż wielokrotnie wnioskował o komputer z połączeniem internetowym. Zaleca się nie udostępniać urządzenia, ponieważ badany mógłby w ten czas naruszyć protokół bezpieczeństwa.